Jesteśmy w trakcie sesji ślubnej na Malcie i mamy Wam do przekazania kilka ciekawostek o tym maleńkim państwie. Pierwsza ciekawostka? Lewostronny ruch. Dokładnie, słuchajcie, dopiero w trzecim dniu przyzwyczaiłem się do tego ruchu. Było ciężko, było kilka sytuacji podbramkowych, takich wypadkowych. No ale na szczęście jesteśmy tutaj piąty dzień i udało jeszcze się. Jeszcze żyjemy. Udało się bezpiecznie, dalej udaje się bezpiecznie tak, wszędzie dojechać. Oprócz tego, że lewostronny ruch, to a propos dróg, to mamy taką ciekawostkę. Mnóstwo rond. Jak będziecie wypuszczali samochód, najlepiej w automacie. Słuchajcie, jak pokazuje mapa, że do jakiegoś punktu mamy 5 km, to znaczy, że jest 15 minut. Tak. To jest masakra. Bardzo zwalniają te ronda. Oczywiście one są bezpieczne. Uliczki bardzo ciasne. My mamy akurat samochód Fiat Opel, tak? Fiat Opel. Fiat Panda, bardzo malutko i naprawdę... Celowo wzięliśmy takie małe autko i to był strzał. Automat, tylko automat, my mamy manualny, to jest masakra, cały czas tylko redukować, no nieco kilometr, co dwa kilometry, no stop ronda, ciasne ulice. Albo ciasne skrzyżowania w małych uliczkach, więc naprawdę polecamy automat, jak będziecie wyjeżdżać. Kolejna rzecz. Bardzo, a jeżeli jesteśmy już przy drogach, to bardzo ciekawe znaki drogowe, typu uwaga jeżdżę, albo uwaga zaraz ktoś na koniu może nadjechać. Ograniczenia prędkości są też namalowane na drodze. Tak, mnóstwo wskazówek dla kierowców. Speed killer, ale też speed kills, taki znak często jest, albo slowly namalowany na drodze. I często też jak macie pasy, jak macie drogę wielopasmową, to macie napisane do którego miasta, którym pasem dojdziecie, gdzie macie zjechać. Także nawet nie trzeba patrzeć na znaki, na drogowskazy, tylko na to, co jest namalowane na drodze. Dalej, co jeszcze możemy powiedzieć? To, że lewostronny ruch to nie jedyne, co zostało po panowaniu brytyjskim tutaj na Malcie. To też gniazdka na przykład. Mamy gniazdka innego typu, nie pamiętam jakiego, niż w Polsce, także warto zabrać przejściówkę. Angielskie gniazdka. Warto zabrać przejściówkę, można kupić na miejscu, albo wypożyczyć w hotelu, gdzie jesteśmy, to dali nam w depozycie za 2,5 euro gniazdko, tutaj angielskie, no i później nam zwrócą po prostu. Także jeśli jakieś swoje sprzęty zabierali ze sobą, to pamiętajcie o tym, ładowarki do telefonu chociażby, tak? Pamiętajcie, że trzeba mieć przejściówkę albo ją wypożyczyć. Cała Malta tak naprawdę porównywalna jest wielkością do Krakowa. Mówię tutaj o tej wyspie głównej Malta. Dokładnie, z północy do południa przejdziecie gdzieś w granicach maksymalnie do godziny, więc naprawdę jest malutka wyspa, można wszędzie dojechać. No i przede wszystkim cudowna krajobrazowa, my tu jesteśmy przede wszystkim po to, żeby wykorzystać krajobrazy. Żeby poszukać tych krajobrazów przede wszystkim, tak? Dla naszych przyszłych klientów, dla naszych młodych par, ponieważ jak dobrze wiecie, jak nie, to teraz Wam przypomnimy, mamy nowość w naszej ofercie Fotowiodamiewa, sesja zagraniczna All Inclusive, czyli za Was, za parę młodą, czy to za narzeczonych, za rodziny, zajmiemy się czym, Ewa? Zorganizowaniem tutaj pobytu, zakwaterowaniem, przelotem, ubezpieczeniem, transportem, no i przede wszystkim wynajdujemy dla Was piękne, zwłaszcza te ustronne miejsca do wykonania sesji ślubnej. Dokładnie, teraz jesteśmy na Malcie, było Santorini, była Hiszpania, była Norwegia, będą kolejne kraje, prawdopodobnie będzie jeszcze w tym roku Włochy, Islandia, więc i inne jeszcze kraje, więc będzie Malta, tego dużo. A Malta, chociaż może dla niektórych nie do końca taka popularna, jest coraz bardziej popularna wśród Polaków, tu mnóstwo osób z Polski można spotkać, jest wiele polskich akcentów. Gdzie niegdzie powiewa polska flaga, chociaż łatwo się pomylić, bo Malta ma flagę kolorami podobną do naszej, tylko w poprzek. Nawet w hotelu obsługiwała nas na recepcji. Pani na recepcji Andrzej jest z Polski. Z Polski, prawda? Pani Monika z tego, co pamiętam. Tak, i w ogóle my tu paradujemy kopara moda i wyobraźcie sobie, że na recepcji zauważyli, że wychodzimy na sesję ślubną jako młodzi w strojach ślubnych, oczywiście Ewa w sukni ślubnej, ja w garniturze. No i później jak wróciliśmy z tej sesji, czekała nas niespodzianka, był szampan, prosecco, baloniki na łóżku, płatki róż, więc to miło hajtnąć się już ponad 14-15 raz, to była zawsze jakaś niespodzianka. Jeszcze ani jednego rozwodu. Słuchajcie, uciekamy na kolejną sesję, tym razem plażowa. Jest coraz takie bardziej dla nas sprzyjające, biegniemy na plażę. Pozdrawiam. Są też stroje nasze takie na razie luźne, ale potem... Mamy nadzieję, że te wskazówki będą dla Was przydatne. No i oczywiście polecamy, ponieważ tutaj jest pogoda przez 8-9 miesięcy. Jest ciepło, słonecznie, właściwie cały... To znaczy, dla nas podróżujących z Polski, Malta jest atrakcyjna turystycznie przez cały rok. W zimę może tu też będzie ciepło. Zima. Tutaj jest najpiękniej, najbardziej zielono, tak jak u nas na wiosnę, jest zielono, jest kolorowo, są kwiaty. Teraz latem mamy taki krajobraz surowy, pustynny, oczywiście ma też on swój urok, po niego tu właśnie przyjechaliśmy. Niemniej jednak, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć troszeczkę inne oblicze tej wyspy, to zapraszamy. Kończ Waś, bo mi ręka usycha. Jesienią i zimą. A do zobaczenia. To nie zabrałeś statywu, zapomniałeś. Pa, pa. Uwaga, przekroczyłeś w samolocie. Jedziemy na sesję. Tak. Pa, pa.